Cześć, jestem Jakub. Cześć, jestem Nikodem. Ja się uczę od 8 lat. Ja uczę się od 10, tak. Nikt właściwie za nas nie podjął tej decyzji. To wszystko tak samoistnie wyszło, że zaczęliśmy grać. Miłością, tak. Miłością. Robię to, co kocham i nie zamierzam robić nic innego w swoim życiu. Jest to też dla mnie wielka pasja, tak. Możliwość reklamowania się tutaj, na przykład jak gram z kolegą tutaj w Solankach, tak. Jest to forma też zarobku. Wiadomo, mamy na różne zapotrzebowania pieniądze. 360 zł. Na smyczki przede wszystkim. Bo się szybko psują, tak? Bo granie w solankach muzyki rozrywkowej powoduje, że te smyczki się szybko niszczą. Psują, tak. Tak, szybko się niszczą. No i chodzimy razem do liceum po prostu i książki też są kosztowne, a chcemy też jakoś połączyć pracę z tym, co kochamy i w ten sposób wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć grać w solankach i z tego zacząć zarabiać. Michael Jacksona, Smooth Criminal. Rihanna, We Found Love. Louis Fonsi, Despacito. To jest największy hicior dotychczas. I wszystkie utwory, które tak naprawdę gramy w solankach, są to utwory, których słuchamy tak naprawdę na co dzień. Więc jakoś staraliśmy się to wszystko ze sobą połączyć w jedną całość, żeby nie grać czegoś, czego na przykład nie lubimy, tylko po prostu grać coś, czego słuchamy i co nam się bardzo podoba. Gramy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12 do 16 i od 18 na drugą zmianę. Na drugą zmianę od 18 do 20:30. Chcielibyśmy razem zagrać na jednej tak naprawdę dużej scenie, żeby pokazać innym, że gra na wiolonczeli to nie tylko granie muzyki poważnej, ale też i granie muzyki rozrywkowej. Zapraszamy wszystkich serdecznie, Patio Zdrojowa.